Wszystko. Jest godzina 19:33. Świat w powiększeniu. Dobry wieczór Państwu, Antoni Opaliński, zapraszam na Świat w powiększeniu. 11 września, proszę Państwa, i nie sposób nie zacząć rozmowy w dzisiejszej audycji o sprawach międzynarodowych od rocznicy, bo to już dobrze licząc 22 lata. 22 lata od tego wydarzenia, które chyba jednak w historycy przyszłych epok będą opisywać jako prawdziwy początek nowego wieku, no i też jako taki moment graniczny, jako ten punkt, gdzie zniknęło to poczucie względnego bezpieczeństwa lat 90. Oczywiście bezpieczeństwo było względne, tak naprawdę bezpieczny był tylko świat zachodu z przyległościami, no ale ponieważ wtedy przynajmniej narzucał on swoją narrację reszcie świata, więc można było uznać, że świat jest bezpieczny. Być może wszystko to było jedno wielkie złudzenie, a tamten pamiętny dzień tylko to złudzenie obnażył. Od tego rozmowy dzisiaj zaczniemy, chociaż porozmawiamy też o kilku innych sprawach. Gościem Polskiego Radia 24 jest pan Tomasz Wróblewski, dzisiaj szef Warsaw Enterprise Institute, kiedyś między innymi też przez wiele lat korespondent, dziennikarz pracujący również w USA. Halo, dobry wieczór. Kłaniam się, dobry wieczór, witam. Proszę Państwa, nasz gość jest dzisiaj na Ukrainie, jeśli mam dobre informacje, to w miejscowości Chmielnicki, czyli dawnym Płoskirowie, więc o sprawach polsko-ukraińskich też porozmawiamy. Ale zacznijmy jednak od tych wydarzeń sprzed ponad 20 lat, czyli od tego 11 września. Czy ten atak na Nowy Jork rzeczywiście możemy dzisiaj określać jako taki graniczny punkt historii? Niewątpliwie to był taki moment przebudzenia dla świata i zrozumienia, że jest on zupełnie inaczej podzielony. Historycy oczywiście będą się spierać, gdzie jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że skończył się, niektórzy to nazywają epoką wielkiego wytchnienia, czyli epoką po rozpadzie Związku Radzieckiego, po upadku muru berlińskiego, po wielkiej globalizacji, wymianie handlowej z Chinami, no to co już trwało wcześniej. I wydawało się, że to wielkie wytchnienie będzie trwało latami, niska inflacja, rozwinięty handel, ogromne stopy wzrostu i powstające na tle geopolitycznym ogromne globalne korporacje, które w zasadzie swoimi rozmiarami mogły przypominać tylko największe XVII-wieczne kompanie indyjskie czy wschodnie. Także powstał wtedy nowy świat i wierzyliśmy, że on będzie trwał wiecznie. Sławna książka Thomasa Friedmana o tym, że Ziemia jest płaska i że wszyscy będziemy blisko siebie i technologia pozwoli nam zbliżyć się nagle przestał funkcjonować. Zobaczyliśmy, że ten świat jest podzielony na więcej części, więcej kawałków i w zasadzie od tego 11 września cały czas toczymy tą samą wojnę. Wojnę kulturową, zmagamy się z podziałami kulturowymi wewnątrz państw, zwłaszcza Europy i Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. I te podziały zaczynają dryfować coraz bardziej, stają się nie tylko różnicami religijnymi, tak jak w przypadku skrajnych fundamentalistów muzułmańskich, którzy zaatakowali wieżę, ale także już geopolitycznymi podziałami międzynarodowymi. I już ten wielki prysuł, ten wielki, wspaniały świat wielkiego wytchnienia, pogodzenia i globalizacji, czy jak Fukuyama powiedział, że powstał wreszcie idealny system polityczny i ludzie już nie muszą dalej szukać, tylko żeby umieli zachować i utrzymać ten stan, który jest, ktoś to nazwał końcem historii, ale tak naprawdę Fukuyamie chodziło o to, że to jest ten idealny moment, w którym znalazł się świat i tylko trzeba chronić tego ustroju i tego systemu. Nie potrafiliśmy uchronić. To był też początek trwającej wiele lat później tej epopei z kolejnymi amerykańskimi wojnami i też chyba jednak takim złudzeniem, że da się odgórnie narzucić liberalną demokrację, że w tych miejscach, gdzie
jej nigdy nie było, albo nawet jeżeli jakieś elementy demokracji były, to na pewno niepodobne do tego, co jest gdzieś tam między Brukselą a Waszyngtonem uważane za wzorzec. No i początek interwencji. Do dzisiaj to przecież odbija się i na kształcie Bliskiego Wschodu, ale też i na kształcie tego chyba, w jaki sposób świat reaguje na przykład na te słowa Zachodu o konieczności potępienia Rosji. Wtedy słychać głosy, a jak Waszyngton wjeżdżał do Iraku pod nieprawdziwymi powodami, to żeście nie protestowali. No, rzeczywiście z dzisiejszej perspektywy wygląda to jak jakiś totalny, kolosalny błąd historyczny i zamiast budować i wzmacniać struktury zachodnie i te fundamenty zachodniej cywilizacji i demokracji, Stany Zjednoczone, wszystkie Ameryka postanowiły naprawiać resztę świata. Ale tak trzeba pamiętać, że ta reszta świata to już wtedy wydawało się niewiele. I ta pierwsza wojna w Iraku pokazała, że w zasadzie Stany Zjednoczone zarówno swoją technologią, logistyką i pozycją międzynarodową są w stanie pokonać każdego. Większość państw, wydawało się, włącznie z Chinami, jest już przekonane do wolnego rynku, do globalizacji i że to jest tylko kwestia czasu, aż ten fenomen, który nastąpił w Polsce i w Europie Środkowej, będzie także dotyczył do końca Rosji i Chin, że jak domino poprzewracają się wszystkie dyktatury i wszystkie imperia i zapanuje demokracja. Trzeba im tylko pomóc w tych kilku zapalnych punktach, których wydawało się, że nie ma ich wiele wtedy. To był właśnie Irak, to był Iran i może Korea Północna. Także no, spróbuję to jakby tłumaczyć Amerykanów, którzy wierzyli, że już są krok od tego idealnego świata. No, okazało się, że idealny świat jest daleko. Też chyba możemy tutaj jednak, bo wspomniałem właśnie o tych różnych reakcjach świata dzisiaj, na przykład na wojnę na Ukrainie i na agresję rosyjską. Chciałem przejść do wydarzenia nie rocznicowego, tylko wydarzenia z ostatnich dni, chociaż jakoś to mi się łączy właśnie z tym kryzysem zachodniego modelu globalizacji. Szczyt grupy G20 w Indiach, w Nowym Delhi. Tam zdaje się nie doszło do jakiegoś wyraźnego potępienia rosyjskiej agresji. Wszystko to zostało ubrane w takie słowa nieco dyplomatyczne. Z drugiej strony pozostawiono furtkę do dalszych negocjacji z Rosją na temat umowy zbożowej. Ale ciekawsze jest to, że tak naprawdę chyba istotą tego spotkania, na przykład z punktu widzenia Amerykanów, wcale nie była sprawa wojny na Ukrainie, tylko sprawa powstrzymywania Chin. Tam proponowanie jakichś nowych planów, nowych szlaków logistycznych, wyraźnie alternatywnych wobec tej chińskiej idei nowego jedwabnego szlaku. Ta inicjatywa zdaje się ma być z udziałem między innymi Arabii Saudyjskiej i Emiratów Arabskich. To są te kraje, które ostatnio wystąpiły o przyjęcie ich do grupy BRICS, czyli tego bloku niby alternatywnego. Widać, że tutaj walka tak naprawdę o świat, to jest walka też o uwagę i przychylność właśnie takich krajów. No, jakiś czas temu rozmawialiśmy o książce Johna Ikeberego i o tym układaniu się świata i że w chwili natężenia kryzysu od pandemii, kryzysu migracyjnego, wojny w Ukrainie, świat próbuje znaleźć sobie nowe miejsce i to trwa. Oczywiście na G20 można rozmaicie patrzeć i można zastanawiać się, czy na ile to jest sukces Zachodu, a na ile to jest to, że inne państwa, w tym już Chiny, Brazylia, zaczynają oddziaływać i wpływać w Indie na te postanowienia czy ostateczne rezolucje i one są słabsze niż poprzednia na przykład, jeżeli chodzi o Rosję. Natomiast z drugiej strony trzeba też pamiętać, że ta nagła taka mobilizacja państw, nie wiem jak ich nawet nazwać, bo nie są w zasadzie takie tym samym, nawet jeżeli nazwiemy państwa BRICS-u, to także się różnią między sobą, ale ich mobilizacja w dużej mierze wynika także z innego zaskoczenia. Tak jak zaskoczeniem dla wszystkich było to, że w 2001 roku runął już albo zaczął się rozpadać ten ład postzimnowojenny, tak tym pewnym zaskoczeniem było to, że Zachód, który uważano, że już jest wewnętrznie rozłożony, słaby, skłócony i moralnie niezdolny do jakichkolwiek decyzji, potrafił się spiąć i przy wszystkich trudnościach, jakie miał i dalej ma, jednak zapewnić wsparcie Ukrainie,
mówić jednym głosem, przełamywać wewnętrzny opór, zapewniać dostawy broni. No i to, co wiemy na pewno, Ukraina dzisiaj, której teraz jestem, nie byłaby tak swobodnym, wolnym krajem, gdyby nie ta pomoc. I ta mobilizacja zachodnich państw także trochę wystraszyła kraje BRICS. Także ich zmusiła do pewnego zjednoczenia. Jednak my zrozumieli, że ten świat jednak nie skończył się do końca, że w chwili takiego dużej mobilizacji jest w stanie wykrzesać swoje siły, solidarność, postawić sankcje, które naprawdę mogą być dokuczliwe. Patrzymy, co się dzisiaj dzieje z Chinami, z chińską gospodarką. Oczywiście to jest potężny kraj z potężną produkcją przemysłową. Największa do niedawna, dalej największa fabryka świata, ale jednak z gwałtownie pogarszającymi się wynikami PKB, z rosnącym bezrobociem wśród młodych, problemami demograficznymi w niektórych grupach wiekowych, problemy finansowe, brak inwestycji, brak także zamówień. O 30% spadły w ciągu ostatniego roku zamówienia na produkty chińskie. Także to jakby ten świat jest rozkołysany. Z jednej strony, kiedy już nam się wydaje, że globalizacja i demokratyzacja pochłonie wszystkie narody świata, potem nam się wydaje, że Zachód już się skończył i w zasadzie to już jest tylko kwestia czasu, aż Chiny przejmą pałeczkę. Teraz znowu okazuje się, że Chiny nie są w stanie się zmobilizować, natomiast Zachód jak najbardziej potrafi wykrzesać z siebie nowe życie. No i te negocjacje i rozmowy G20 chyba trochę to oddają. Pomysł na szlak, nowy szlak handlowy, no to też jest pomysł, jak obejść Rosję. Tam wymienił pan szereg państw arabskich. Oczywiście ten szlak zaczynałby się gdzieś, przechodził przez Indię, dotyczyłby Chin. No ale tutaj także kluczowa jest Turcja. Ona byłaby bardzo istotnym tutaj partnerem. Izrael, który także byłby częścią tego szlaku, jeżeli on powstanie. I tworzy to zupełnie jakiś nowy pomysł geopolitycznej układanki, który jeszcze niedawno wydawał się niemożliwy, czyli właśnie współpracy Izraela z krajami arabskimi, który jednak jest alternatywą do Rosji. Może Rosja nie została wymieniona w tym pakcie, w ostatecznym oświadczeniu G20 jako agresor, ale stworzono propozycję na razie, bo to, żeby taki szlak handlowy, kolejowy, morski, wszystko to razem połączyć w jedno, to myślę, że to zajmie lata. Natomiast sam pomysł jest pomysłem, jak zmarginalizować i odsunąć Rosję. I w momencie, kiedy Chiny gotowe się podpisać pod takim paktem, no to zaczynamy zadawać sobie pytanie, czym ma być Rosja, jak ma wyglądać ta nasza Europa Wschodnia, Europa Środkowa i jak wygląda ten przyszły układ. Także to uważam, to było fascynujące spotkanie w Delhi i mniej wydają się konkluzywne te wyniki, tym więcej pytań sobie stawiamy i coraz bardziej widać, że ten świat próbuje się ułożyć na nowo i to nie jest jeszcze zdefiniowane jak. No właśnie, pochłonięci no, w sposób oczywisty polskimi wyborami, warto, żebyśmy widzieli takie rzeczy, które dzieją się na świecie, bo one będą też wpływać na nasze interesy. Jedno jest pewne chyba, póki co, wbrew też tym różnym symptomom słabości Ameryki, na przykład związanymi z różnymi przejawami wojny kulturowej, o której pan tutaj wspomniał, w tym wymiarze walki o prymat Ameryka się nie poddaje. Stany Zjednoczone dalej pozostają najpotężniejszą gospodarką. Dalej są, dolar jest najpotężniejszą walutą i nie ma sobie równych. Dalej ma najwyższe wskaźniki, jeżeli chodzi o duże państwa, jeżeli chodzi o innowacyjność. Nawet w takich dziedzinach, gdzie Europa twierdzi, że wiedzie prym jak odnawialna energia czy walka o lepszy klimat, także Stany Zjednoczone okazują się, że mają lepszy model i pomysł i ściąganie inwestycji. Oczywiście możemy mieć wątpliwości, czy te mechanizmy redystrybucji, zapożyczania się są trwałe i na ile będą skuteczne. Niemniej na dziś liderem są Stany Zjednoczone. I amerykańska giełda, i amerykański dolar, i amerykańskie uczelnie przy wszystkich swoich słabościach. Ameryka
słusznie pan mówi, przeżywa wewnętrzną rewolucję. Nie pierwszą, przeżywała je w latach, już miałam wojnę domową, ale przez latach 30. przeżywała je w latach 70., 60., 70. I przeżywa po raz kolejny. Myślę, że jest wiele powodów, żeby sądzić, że powoli, bo Ameryka znajduje jakąś rozsądną drogę wyjścia z tych napięć i z tych konfliktów, że zmiany i decyzje Sądu Najwyższego, zmieniające się decyzje dotyczące obowiązkowych kwot, jeżeli chodzi o przyjęcia na studia, jeżeli chodzi o rasowe podziały, że to jest także znoszone. Uczelnie zaczynają rezygnować z tych wszystkich doktryn krytycznej teorii dotyczących płci. Także to powoli się zmienia. I myślę, że tak jak w poprzednich kilku rewolucjach, tak jak ta w latach 70., kiedy wydawało nam się, że Ameryka będzie jednym wielkim hippie land, jednak potrafiła z tego wyjść i w latach 80. stać się znowu najpotężniejszym mocarstwem, które bezkompromisowo w zasadzie rozbiło Związek Radziecki. Także mam nadzieję, że ta wewnętrzna rewolucja się poukłada. Natomiast świat na pewno nie będzie wyglądał już tak samo. Z Indiami, Chinami, gwałtownie słabnącą jednak Europę, pozbawioną swojej potężnej machiny niemieckiej, chociaż też oczywiście pamiętajmy, że to dalej jest największa gospodarka w Europie po wielokroć i największa ma wpływy na naszą rzeczywistość, ale jednak zmieniająca się ta sytuacja. Także myślę, że jeszcze nie wiemy, nie znamy tego końca. Proszę pana, niewątpliwie i najważniejszym, ale też najbardziej chyba takim fascynującym tym motywem przewodnim aktualnych dzieł świata jest ta rywalizacja z Chinami, no ale dla nas jednak najważniejsza jest wojna, która toczy się tuż obok nas, no i też nie ukrywajmy, toczy się w naszym interesie, bo też mamy w tym interes, żeby Rosjanie jak najbardziej przegrali, a na pewno nie wygrali. Ponieważ jest pan teraz na Ukrainie, to porozmawiamy o tym, co tam się dzieje, ale też z punktu widzenia tych refleksji, które były obecne w naszych rozmowach, czyli właśnie tego, jak będzie wyglądał ład powojenny. Jesteśmy w takim szczególnym momencie, no, w tym tygodniu jakieś powinny paść rozstrzygnięcia na temat ukraińskiego zboża na europejskim rynku. Na razie wygląda na to, że one niekoniecznie muszą być po myśli polskich interesów, ale oczywiście zobaczymy. No i tu powstaje pytanie, czy ta budowana przez wielu obserwatorów jeszcze kilka miesięcy temu wizja, że tu będzie jakaś bardzo mocna współpraca polsko-ukraińska, no bo dwa kraje no, zrozumiały w tym momencie, że po prostu mają wspólny interes, żeby budować jakiś nowy ład w Europie Środkowej, nic z tego może nie wyjść. My jesteśmy tutaj dzisiaj w Świdnickim, jutro jesteśmy w Winnicy, potem jesteśmy w Kijowie, wszędzie odbywamy spotkania polskiego biznesu z biznesem ukraińskim. Sale są pełne, mamy wszędzie overbooking na spotkaniach. Uczestniczy także przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, minister Emilewicz, którą także żeśmy zaprosili na nasze spotkania. I zainteresowanie ukraińskich firm jest ogromne. Zwłaszcza tutaj w środkowo-zachodniej Ukrainie widzimy takie duże także pobudzenie i nadzieje na rozwój gospodarczy. Jeżeli chodzi o wojnę, zresztą dwa tygodnie temu rozmawiałem z gubernatorem Zakarpacia, który powiedział, że coraz bardziej im się to jawi, że ta wojna nie skończy się za jeden rok, za dwa, za pięć, może nawet za dziesięć. Znaczy, że te resentymenty wzajemne w Rosji i w Ukrainie są tak głęboko osadzone, że ciężko będzie sobie nawet wyobrazić, jak ma wyglądać ten koniec, dopóki jednym kraj i drugi istnieje. W związku z tym trzeba zacząć się zastanawiać, co ma być siłą jednego albo drugiego państwa i w przypadku Ukrainy odbudowa, która chyba nie może czekać na koniec wojny. Oczywiście są tereny objęte cały czas działaniami wojennymi, nie ma mowy o tam odbudowie i inwestycjach. Natomiast tutaj, gdzie jestem teraz, miasto jest pełne ludzi, kawiarnie i restauracje są pełne ludzi, wszystko funkcjonuje chyba nawet lepiej
pamiętam już przed wojną. Natomiast to, co jest konieczne do rozwiązania, to właśnie ten czas wykorzystać na rozwiązania systemowe. I kwestia zboża jest krytyczna. Bardzo źle się stało, że patrzymy na nie jako problem polski, czy tam nawet polsko-ukraiński. I nawet jeżeli są błędy popełniane po jednej i po drugiej stronie, to pamiętajmy, że jest to część większego obrazka dotyczącego całej polityki rolnej Unii Europejskiej. Że pomysł jest potrzebny większy, bo nawet jeżeli to zboże z Polski zostanie w miarę łagodnie przetransportowane do Niemiec czy do Francji, to problemy się nie skończą. My oczywiście jako polski rząd mamy problemy ze zorganizowaniem tego odpowiednio płynnie. Polscy z kolei przedsiębiorcy rolni mają obawy i słuszne, jeżeli chodzi o konkurowanie z tą nadmierną produkcją rolną. Jak żeśmy jechali tutaj, to no to się godzinami jedzie wzdłuż pól. Teraz były zbierane słoneczniki, zboże i to po prostu niekończące się pola produkcji rolnej. I my nie potrafimy, mamy oczywiście trudności z rozwiązaniem tych problemów, ale rzecz dotyczy całej Unii Europejskiej. I to obecna polityka rolna, wspólna polityka rolna musi zostać zmieniona. To tak nie może dalej funkcjonować. Musimy znaleźć nowy system i to wszyscy wiedzą. Niezależnie od tego, no, Polska, polski rząd musi wypracować jakiś koncept. Oczywiście nieszczęśliwie się zdarzyło, że to dzieje się w czasie wyborów i ciężko jest jakiekolwiek zdecydowane podejmować decyzje, ale musimy znaleźć sposób, żebyśmy byli liderami tego porozumienia. Zarówno jeżeli chodzi o współpracę polskiego przemysłu przetwórczego, jak i możliwość przewożenia tego zboża. Dużo się działo w tym procesie dziwnych rzeczy. Początkowo miała powstać oddzielna spółka przewozowa ukraińsko-polska. Nie udało się tego stworzyć, nie udało się zamknąć tego zboża w taki sposób, żeby przejeżdżało nietknięte przez polskie terytorium. I tutaj działają poza takimi, taką zwykłą pewnie nieudolnością, nieumiejętnością porozumienia się, też takie kwestie, że jest wiele ludzi, którym zależy, żeby to zboże wyciekało w Polsce i robią wszystko, żeby ten system nie został dopięty. Ale mówię jeszcze raz, to wymaga znacznie głębszych i dalszych rozwiązań. I tutaj my teraz jesteśmy w Chmielnickim, ale właśnie rozmawiałem z kolegami, że tu jest na przykład bardzo dużo podobnych organizacji jak nasza z Turcji, z Niemiec. Przyjeżdżają Japończycy, prowadzą podobne rozmowy. Wszyscy zaczynają już działać i funkcjonować i jakby nie tylko odbudowywać, czy budować ten państwo, tą Ukrainę systemowo. To się już dzieje. Myślę, że wojna będzie trwała tak długo, dopóki oba kraje będą słabe. Jeżeli Ukraina w którymś momencie stanie się coraz silniejsza i gospodarczo, i potencjałem, i będzie coraz atrakcyjniejsza handlowo, to myślę, że ta wojna zostanie rozstrzygnięta w inny sposób. Po prostu Rosja po raz kolejny totalnie zbankrutuje. Ale czy nie jest tak, że Rosja w tej chwili, już niestety mamy 1,5 minuty do końca rozmowy, więc nie zdążymy tego wyczerpać, że Rosja właśnie spodziewając się, że tą swoją metodą walki bez specjalnego liczenia się z potencjałem ludzkim jakimkolwiek innym, posiadając duże zasoby, przynajmniej te takie najbardziej podstawowe, że właśnie będzie dążyła do tego, żeby jednak mniejszą od siebie Ukrainę właśnie wykończyć, właśnie wziąć na zagłodzenie, właśnie spowodować, żeby w pewnym momencie był to taki kraj no, stepowy, wyniszczony, bez przyszłości demograficznej, bo część wyginie na wojnie, a część ucieknie. No, pewnie tak jest i prawdopodobnie tak istotne są ostatnie decyzje także Stanów Zjednoczonych, obietnice zapewnienia znacznie skuteczniejszej broni dalekiego zasięgu, żeby jednak tą wojnę trochę ustabilizować i przechylić bardziej jeszcze szale na stronę Ukrainy, która no, powoli, może za powoli, ale wypycha stopniowo Rosję ze swojego terytorium. Ale właśnie to, co chcę powiedzieć, znaczy, że jeżeli Ukraina zacznie tworzyć tutaj
podstawy normalnie funkcjonującej gospodarki i funkcjonowania ekonomii i możliwości tworzenia miejsc pracy, to ten eksodus mieszkańców zatrzyma się. Na razie w dalszym ciągu więcej Ukraińców wyjeżdża z kraju niż wraca. I to nie idzie w dobrym kierunku. I rozwiązaniem tego nie będzie szybkie zakończenie wojny, ponieważ wojna nie skończy się szybko. Działania mogą na jakiś czas zamrzeć, ale te napięcia i te wzajemne resentymenty są tak głęboko, że to będzie trwało latami. W związku z tym to musi zacząć się już dziać teraz, budowanie silnej Ukrainy. Bardzo serdecznie dziękuję i o historii, i o przyszłości. W Polskim Radiu 24 pan Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute.